Jest. Zapraszam wszystkich do właśnie, czy do kościoła, czy do namiotu ponownie. I śpiewajmy wszyscy w tej trzeciej części spotkania. Od razu wejdźmy w uwielbienie, wychwalanie Pana. I dłonie do góry, i serca jeszcze wyżej. Niego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, a życie wieczne miał. O Jezus, 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 o Jezus, Jezus, Jezu. Bóg tak umiłował świat. Że Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. O Jezu, Jezus, Jezus, jeszcze radary, o szali Ameriany, szalalalalalala, o Jezu. Bóg tak umiłował świat. Miłował świat, że Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, życie wieczne miał. O Jezus, 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 o Jezus, Jezus, Jezus. Tak umiłował świat, że Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. O Jezus, 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 szalalalala. Jezus, 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 o Jezus, Jezus, Jezus. I słowo, które nam od początku towarzyszy, czasami jedno słowo, jedno zdanie może być przełomowe, proste, ale Bóg przemawia do nas w prosty sposób, a jednocześnie głęboki. Z Księgi Nahuma. Dobry jest Pan. On obroną w dniu niedoli. Zna tych, którzy Mu ufają. Szala Maria, szala leloj, Adonai. Módlmy się wspólnie, módl się w językach, albo tak jak to było wcześniej powiedziane, wołaj, chwała Panu, i tak sobie powtarzaj. Nawet to, a to jest też dużo. Szala Maria, loj, Maria, solacheno, i szaloj, Maria, 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 i szalacheno, Maria, solej. Iselacham ali ali alochen olein, Edonai Maria sholoi, Edisai Maria tolom, Sirifam aloi. Adonai, Adonai, Adonai ali asolekeno, Adonai Maria shalam elokeno, Adonai, 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 Maria, Maria, le 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 le, Maria, le 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 le, Maria, 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 Edonai shela, le 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 le, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, Shalom Echedo, Shalom Echedo, Adonai, Adonai. Adonai, 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 al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 ai. Adonai, 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 Isalebeto, Beriado, Lechanor,
chwała Tobie, Panie. Shalom Eloi, Adonai, 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 Shachem et cholaim, halalalalalala, mechad erchoni shalai, Adonai. Z księgi proroka Nachuma, kolejny werset. Oto na górach kroki dobrego zwiastuna, co ogłasza pokój. Oto na górach kroki dobrego zwiastuna, co ogłasza pokój. Tym dobrym zwiastunem, Panie, był Twój prorok Nachum, który ogłaszał pokój znękanym, cierpiącym, którzy żyli w górach, wysoko, chroniąc się przed wrogami, nieszczęściami. Panie, poślij nowych ludzi, nowych proroków jak Nachum. Poślij także i nas. Chcemy wstępować na duchowe góry i ogłaszać ludziom dobrą nowinę, zwiastować Ciebie i ogłaszać Twój pokój. Panie, posyłaj nas, namaszczaj nas, rozpalaj. Uwielbiamy Cię i błogosławimy. Po każdym wezwaniu, które powiem teraz modlitewnie, proszę, abyście odpowiedzieli: chwała Tobie, Jezu Chryste, chwała Tobie, Jezu Chryste. Jezu, który przemawiasz przez proroku, chwała Tobie, Jezu Chryste. Chwała Tobie, Panie, za to, że poprzez Kościół Święty pokazujesz nam drogę zbawienia. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Chwała Tobie, Jezu Chryste, za wszystkie proroctwa, które usłyszeliśmy, które usłyszymy. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Chwała Tobie, Jezu Chryste, za wszystkie słowa poznania pełne miłości i mocy, które objawiają prawdę o nas, prawdę o Tobie, kim jesteś dla nas i kim jesteśmy dzięki Twojej miłości, kim będziemy. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Chwała Tobie, Jezu Chryste, za to, że powołujesz także dzieci i młodych do misji ewangelizacji świata i dajesz im szczególną moc Twoją. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Chwała Tobie, Jezu Chryste, że przychodzisz do chorych, cierpiących, poranionych pośród nas, którzy ufają Tobie i szukają u Ciebie uzdrowienia. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Chwała Tobie, Jezu Chryste, za wszystkich, którzy tu są i oglądają, będą oglądać, a którzy są daleko od Ciebie, ale Ty chcesz ich przybliżyć do siebie. Daj im łaskę głębokiego nawrócenia i pojednania z Tobą, a przez Ciebie z Ojcem. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Chwała Tobie, Jezu Chryste, że napełniasz nas Duchem Świętym, Jego darami. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Chwała Tobie, Jezu Chryste, za proroka Nachuma, za jego życie, za jego księgę. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Chwała Tobie, Jezu Chryste, że dajesz nam także i w tych czasach trudnych kapłanów, biskupów, którzy gorliwie służą Tobie i Twojemu ludowi, którzy ochraniają nas i bronią przed wilkami, którzy chronią nas przed fałszywymi naukami, przed antychrystami tego świata. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Chwała Tobie, Jezu Chryste, za to, że to spotkanie będzie przemieniające dla wielu serc. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Teraz zaśpiewajmy jeszcze, aby cieszyć się tym przemienieniem, które dokonuje się w nas przez Jego miłość. Wyjdziesz stąd, czy po tej modlitwie, którą wysłuchasz, będziesz już innym człowiekiem. Będziesz miał więcej pokoju, więcej błogosławieństwa. Poczujesz się uzdrowionym i rzeczywiście nim będziesz. Będziesz uzdrowiony. Znowu nasze dłonie niech szybują do nieba, do Pana. Panie, chwała Ci za wszystko. Królu naszych serc, Tobie uwielbienie. Dziś wyśpiewać chcę Tobie chwała, Jezu. Chwała i cześć Tobie chwała, Jezu. Chwała i cześć
Tobie chwała, Jezu, Królu naszych serc. Dziś wyśpiewać chcę. Tobie chwała, na Jezu, chwała. Tobie chwała, Tobie chwała, Jezu, Jezu, chwała. Niech serce Twoje woła do Boga. Tobie chwała, Jezu, Królu naszych serc. Tobie uwielbienie dziś wyśpiewać chcę. Tobie chwała, Jezu, chwała i cześć. Tobie chwała, na rana, i szarana, chwała i cześć. Tobie chwała, Jezu, Królu naszych serc. Tobie uwielbienie dziś wyśpiewać chcę. Tobie chwała bez końca, Jezu, Królu serc, Królu naszych rodzin, tego miejsca. Tobie chwała, la rana, Jezu, chwała i cześć. Tobie chwała, Tobie chwała, Jeszcze, la 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 la, Szelemetolo, Alelelelelele, Alleluja. Tobie chwała, Jezu, chwała i cześć. Tobie chwała, Jezu, umiłowany Królu. Chwała i cześć. Tobie chwała, tylko Tobie. Jezu, Królu nasz. Przez serce Maryi, przez serce świętego Józefa, z aniołami uwielbiamy Cię. Tobie chwała, la rana, Jezu, la rana, chwała i cześć. La 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 la, Jezu, Jezu, chwała i cześć. Tobie chwała, Jezu, chwała, chwała i cześć. Tobie chwała, Jezu, chwała i cześć. Tobie chwała, chwała, la 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 la. Tobie chwała, tylko Tobie, Jezu, Jezu, chwała i cześć. Tobie chwała, Laria Maria, Jezu, Maria, chwała i cześć. Umiłowany Boże, chwała Tobie Ojcze, chwała Tobie Synu Boże, Duchu Święty, chwała Tobie i cześć. Tobie chwała, Jezu, chwała. Oklaski dla Pana. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, umiłowany Boże. Chwała, że nas zgromadziłeś, że możemy Cię poznawać, wielbić, przyjmować Twoją miłość. Chwała Tobie, Panie. Jeszcze słowa z Księgi Nahuma, bo to jest drogowskaz dla nas ta księga. Zachęcam przy okazji też, żeby tą księgę przeczytać. Jest krótka, 3 rozdziały, albo wysłuchać na audiobooku biblijnym, bo przywraca Pan świetność Jakuba, jak i świetność Izraela. Czyli Pan odbudowuje Tobie, w Tobie swoją świątynię. Ta świątynia, którą Ty będziesz, już się nią stajesz, będzie pełna świetności i chwały. Pan przywróci piękno w Tobie. Piękno, które płynie ze spotkania z Nim, z przyjęcia Go, z umiłowania Boga, z rozkochania się w Bogu, który jest odwieczną miłością, pięknem, mądrością. Pan przywróci to piękno. Nie bój się, grzech
zło tego świata to zniszczyło. Twój osobisty, twoje wnętrze, czy inni poranili, ale Bóg cię odbudowuje. Bóg uczyni w tobie i z tobą piękne dzieło. Pozwól mu na to. To będzie trwało twoje życie, całe od tej pory szczególnie. Przyjmij to. Bóg jest budowniczym. Bóg zna się na tym, aby zbudować swoją świątynię w tobie. Zaśpiewajmy jeszcze Panu. Boże, mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie. Że teraz proszę, chwyćcie się za dłonie, żeby też te gesty wykonywać na każdym spotkaniu, bo potrzebujemy tego, żeby poczuć, że jest brat i siostra, że stajemy się nowym ludem, ludem Bożym, ludem doskonałym, doskonałym w pełnieniu woli Bożej. Tego pragniemy. Pragnijmy być jednością w Bogu. Jedna wspólnota wiary, wspólnota, w której Duch Święty jest, w której Jezus jest Panem. Razem z Panem my. Jezus, mój Zbawiciel, Jezus, mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie. Ja nie wiem czemu, miłością darzy mnie. On mi nowe życie dzisiaj daje, nowe życie. Będę mieszkał z Nim, mój Zbawiciel, wspaniały Pan, cudowny Król, On miłuje Ciebie, ta miłość nie jest z tego świata, ale zaprowadzi Cię do życia wiecznego. Wszystko przeminie, nie martw się tym światem przesadnie. Troszcz się o swoje zbawienie i swoich bliskich. O to, żeby przeprowadzić do Jezusa tych, którzy są daleko od Niego. Będę mieszkał razem z Panem. Z Panem. Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie. Ja nie wiem czemu, miłością darzy mnie. On mi nowe życie, nowe i piękne życie, wspaniałe życie daje mi Pan. Takiego nigdy nie miałeś, nie miałaś. Nowe życie, prawdziwe życie. Będę mieszkał razem z Panem mym. Mój Zbawiciel, mój Zbawiciel. Poznałem, Ty Nim jesteś, Jezu. Ja nie wiem czemu, miłością darzy mnie. On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce. Będę mieszkał razem z Panem. 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 Będę mieszkał.
Shalom Elefoy, Maria, 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 Maria. Módlmy się imieniem Maryi, teraz wołaj do Pana przez Maryję, śpiewaj. Może to dla Ciebie jest coś nowego, ale tym bardziej się módl, tak, sercem, prosto. Niech Święty Cię nauczy. On jest nauczycielem modlitwy, nauczycielem życia duchowego. Ala Maria, 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 le. Maria, 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 Ishalale helelele, ashalale lelelele, alalai lalalai, alalai lalalai, alalalai la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 i, alalalalai, alalalai, alalai, alalai, alalalalalai, alalalalalalalalai, ibitole heshai maralailam. Iri sole le 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 la 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 la. Adonai, 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 Meriosele, Adonai, Meriosele, Dolelo, Isile, Edole, Edolelo, Edolelo, Edolela, Edolela, Le, 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 Adonai, Alai, Adonai, Anoi, Isilo, Etelo, Isilame, Tole, Ale, Le, 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 Ala, La, 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 Adonai Mario, Adonai Mario, Adonai Mario, Adonai, 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 Adonai Mario, Adonai Marale, Mario, Mario, Adonai Marale, la 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 la. Pan mówi, wszyscy, którzy usłyszą wieść o Tobie, w dłonie klaskać będą nad Tobą. To odnosi się do triumfu nad siłami ciemności. Zgnębieni, poranieni, ci, którzy byli odrzuceni, Pan się nimi zajmie i zwycięży ich nieprzyjaciół, czyli wszystkie siły zła, cały grzech tego świata. Chrystus pokonał i pokona. W Twoim życiu objawi się Jego chwała. Klaskaj dla Pana, wielbi Go, wychwalaj Go, bo daje Ci tak wiele teraz. Każdego dnia Bóg będzie obsypywał Cię swoimi darami. Kiedy wstaniesz, mów, Panie, dziękuję Ci za te dary, które mi teraz dajesz. Dziękuję Ci, że wylewasz na mnie swoje błogosławieństwo. A wieczorem, Panie, dzięki Ci, że tyle łask od Ciebie otrzymałem. Rano i wieczorem, w nocy i we dnie, oddawaj Bogu chwałę. To nie jest takie trudne. To jest łatwe dla serca, które kocha Boga. W tym świecie tylko ci, którzy kochają Boga, przetrwają. Wszystkie kataklizmy, wszystkie fałszywe nauki, wszystkie chore ideologie fałszu, wszystkie terrory, dyktatury, przemoc. Pan mówi, dam wam siłę i moc. Pan mówi, ja was wspomagam. Ja kieruję wami. Chcę wami kierować. Pozwólcie mi na to. Pan mówi, ja znam drogi, którymi chcę was prowadzić. Pan mówi, jestem z tobą teraz. Bardzo blisko. Także słyszysz bicie mojego serca, mówi Pan. Nie bój się. Nie lękaj się. Bóg jest blisko. Bóg jest blisko. Jeszcze bliżej niż myślisz. Pan mówi, słyszę bicie twojego serca. Znam twoje myśli. Wiem, że jesteś słaba, słaby, ale nie martw się tym. Ja kocham słabych, zranionych, udręczonych. Pan mówi, zajmuję się teraz tobą i twoją rodziną, mówi Pan.
To, co mówisz do mnie, mówi Pan Jezus, jest bardzo ważne. Przyjmuję to. I ofiaruję Ojcu Niebieskiemu, mojemu Ojcu i Twojemu Ojcu. Pan mówi, bądź moim prorokiem, bądź moją prorokinią. Pan przychodzi do Ciebie z darem umocnienia w wierze, nadziei i miłości. Pan daje Ci łaskę prorokowania, czyli mówienia o Nim, o Jego wielkich dziełach, o Jego wielkim miłosierdziu, o cudach Jego łaski. Bóg Cię powołał do świętości, do wielkiej świętości, czyli do wielkiej miłości, tak jak Maria Magdalena, która wielce umiłowała Pana. Pan mówi, uzdrawiam teraz Twoje poranione wnętrze. Wzmacnia mnie i pocieszam, bo moje imię to Nahum, mówi Pan, czyli Bóg pocieszający. Bóg, który pociesza, pocieszyciel. Tak, Panie, my wierzymy, że duchowo każdy z nas otrzymuje takie imię symboliczne, Nahum, czyli bycie Twoim prorokiem, który pociesza Twój lud w imieniu Twoim, pociesza braci i siostry. A poprzez nas chcesz pocieszać. Chcesz, abyśmy byli pocieszycielami Ciebie, abyśmy Ciebie pocieszali, naszego zranionego, umiłowanego Boga i naszych braci i siostry. Chcemy iść z tą misją pocieszania. Pan mówi do Ciebie, bądź moim pocieszycielem. Pocieszaj moje serce zranione i zranione serca moich braci i sióstr, mówi Pan. Pan mówi, posyłam Cię w pokoju. Jesteś posłany. Jesteś posłana. Amen.